Pastor Mateusz pytał się, czy to będzie podsumowanie mojej służby tutaj w zborze, czy to raczej będzie przesłanie, więc nie będę podsumowywał, zostawię to Panu Bogu, żeby podsumował i historii. Myślę, że tak będzie najlepiej. A chciałbym Was zachęcić do pewnych rzeczy. Najlepiej w życiu prawdopodobnie wychodzi mi bieganie, tak niektórzy mówią, więc podzielę się słowem, które na temat biegania też będzie, ale tego biegu duchowego. Myślę, że głównie o tym chciałbym Wam powiedzieć, jak zachować świeżość w biegu duchowym. W roku 1968, miałem 5 lat już, podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku, John Achwari z Tanzanii, maratończyk z Tanzanii, rozpoczął swój bieg maratoński i nawet nieźle mu szło na początku, jednak podczas biegu niestety doznał kontuzji. Przewrócił się, być może potknął się lub ktoś go popchnął tak nieszczęśliwie, że upadł na kolano i rozwalił sobie kolano, ale nie poddał się i dalej biegł. Zakrwawionym kolanem, zabandażowanym, dalej podjął walkę. W tym czasie 17 zawodników zeszło z bieżni, nie ukończyli tego biegu. W tej liczbie 17 nie było Johna Achwari. John Achwari dobiegł, wbiegając na stadion, słońce już prawie zachodziło. Widzowie czekali do końca, aż ostatni maratończyk biegnie na metę. I kiedy wbiegał na stadion, wszyscy przywitali go owacyjnie, na stojąco. Wbiegając, uzyskał czas 3 godziny 25 minut 26 sekund. Zwycięzcą został wtedy Etiopczyk z wynikiem 2 godziny 20 minut 25 sekund. I kiedy dobiegł do mety z tym zabandażowanym kolanem, krwawiącym, już na mecie dziennikarz zapytał go, dlaczego w sytuacji oczywistej przegranej kontynuowałeś dalej bieg? I John co wtedy odpowiedział? Z uśmiechem na twarzy. Mój kraj wysłał mnie 5000 mil nie po to, abym bieg rozpoczął, ale po to, abym go ukończył. Pomimo trudności, pomimo tych wszystkich trudności, które napotkał na swojej drodze, jego postawa jest również wyrazem wdzięczności dla swojego kraju, który wysłał go na olimpiadę i zapłacił dużą cenę, myślę, po to, aby ten człowiek mógł wystartować. I on, ze względu na to, że zdawał sobie sprawę z tego, jaką cenę poniósł jego kraj, nie mógł nie ukończyć tego biegu. To tak na wstępie chciałem dać ten przykład maratończyka, który nie poddał się w tym biegu tutaj na tej ziemi. Ale dzisiejszy tekst, który chciałbym przytoczyć, to znajduje się w pierwszym liście do Koryntian 9, 24-27. Otwórzmy Biblię i przeczytajmy. Apostoł Paweł pisze tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja tedy biegnę nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Każdy maratończyk, chcąc ukończyć swój bieg, musi słuchać swojego trenera, wypełniać jego wszystkie zalecenia. Podobna sytuacja jest, myślę, w życiu duchowym. Każdy człowiek, który narodził się na nowo i rozpoczął swoją drogę z Bogiem, tak jak Michał
dzisiaj na początku swojej drogi musi biec zwycięsko. Ale żeby to robić zwycięsko, musi słuchać swojego trenera i najlepszego lekarza, którym jest sam Bóg. Jest jednak zasadnicza różnica, myślę, między duchowym biegiem chrześcijanina, a biegiem maratońskim wyczynowego sportowca. Po pierwsze, maratończyk przemierza ten dystans 2 godziny z lekkim okładem. Już niektórzy nawet łamią czas 2 godzin, próbują tą granicę przekroczyć. Nasz bieg duchowy trwa, jak Bóg da, jednych kilkanaście lat. Nie ma na to reguły. Inni aż do setki biegną w tym biegu swoim chrześcijańskim. Nie ma na to reguły. Ale dlatego właśnie, że ten bieg duchowy nasz trwa o wiele dłużej, o wiele więcej powinniśmy się do niego przyłożyć. I daleko większe zaangażowanie i dyscyplina powinna być w naszym życiu. Po drugie, nagrodą maratończyka jest zwykle jakiś medal. Ja powiem szczerze, nazbierałem ich trochę, ale tylko rdzewieją i nic z tego nie będzie. Żona mnie wyrzuciła z nimi do biura, bo nie chciała, żeby w domu wisiały. I to tak, nie ma większego znaczenia. Może jakieś tam na pamiątkę zostanie, dla wnuków może. Ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. Natomiast chrześcijanin kończący dobry bieg otrzymuje koronę chwały, wieczność z Bogiem. To jest o wiele lepsze. Niestety chrześcijanin nie może poprawić swojego biegu. Maratończyk jeszcze może zrehabilitować się, poprawić swój czas. W naszym biegu chrześcijańskim niestety dobiegamy mety. Tą metą jest śmierć i nie ma powtórki. Więc co zrobiłeś z ofiarą Chrystusa, będzie miało wpływ na to, co będzie dalej. Więc zastanówmy się. Po trzecie, maratończyk, jeśli nie dobiegnie do mety, przegra swój bieg. Ale ma szansę. Ma szansę drugi raz powtórzyć. Przypatrzmy się biegaczom na chwilę. Trenują ciężko. Czasami róża powie. Trening poranny, trening wieczorny, siłownia, odpowiednie odżywianie i tak dalej. Ile potu muszą wylać, żeby jakiś wynik zdobyć? Dobry. I powiem wam, że jeśli jest mniej potu na treningu, jest więcej potu podczas maratonu. I to jest opłakane potem. Wyniki są też opłakane, jeżeli nie trenujemy we właściwy sposób. W naszym duchowym biegu, myślę, niezbędne są post i modlitwa. Jak często używamy tych narzędzi do tego, żeby nasze życie duchowe wyglądało lepiej? Jak często pościmy, jak często się modlimy? Myślę, że post i modlitwa budują naszą kondycję duchową. Doświadczyłem wielokrotnie też w swoim życiu tego. Człowiek gotowy płacić cenę właśnie tego typu, wzmacnia się i dostaje posilenie od Boga. Takie życie pełne wysiłki i wyrzeczeń właśnie prowadził apostoł Paweł. I czytamy w 2 Koryntian 11, 26-27. Byłem często w podróżach, pisze apostoł Paweł, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych, między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Jego aktywność i poświęcenie, wysiłek w służbie, częste posty były dobrym przykładem duchowych ćwiczeń. Rola postu jest ciągle niedoceniana, a przecież to szczególna forma, którą używali mężowie Boży. Post i modlitwa, można powiedzieć, to tlen
do naszego życia duchowego. W ten sposób możemy też pokonać niektóre trudne rzeczy w swoim życiu. Sportowcy właściwie się odżywiają. W każdej dyscyplinie sportu, w każdym klubie jest jakiś dietetyk, który służy, który pomaga do tego, żeby właściwie się odżywiać. Jeżeli coś niewłaściwego wpływa do organizmu, przyrost tkanki tłuszczowej niepotrzebnej i tak wyniki gorsze przez to. W naszym duchowym biegu życia, biegu wiary, musimy odpowiednio też się odżywiać. Jak ciało potrzebuje właśnie pożywnego i systematycznego karmienia, tak i nasza dusza. Nasza dusza potrzebuje przede wszystkim Bożego Słowa. Ile poświęcamy czasu na Boże Słowo? Zastanówmy się. Zróbmy sobie uczciwie bilans, ile poświęcamy na ćwiczenie cielesne, ile na żywienie te cielesne, a na ile duchowe. Zobaczymy, co bardziej, o co bardziej się troszczymy tak naprawdę. Na czym nam zależy? Sam muszę wam się przyznać, że mam z tym czasami problem. Może wy nie macie. Kto nie ma problemu? A więc mamy problem. Dlatego niech to będzie zachętą dla nas, żebyśmy właśnie to duchowe życie mieli na pierwszym miejscu. W odżywianiu ciała zawodnik musi pamiętać, że dobrze się nawadniać. Ja często zapominam o tym i się odwadniam. A w życiu duchowym potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Tego, żeby Duch Święty nas prowadził i w Jego mocy chodzić. Chrześcijanin karmiący się Słowem Bożym i chodzący w pełni Ducha Świętego jest zdolny do wielkich wyczynów. Pamiętamy może proroka, jednego z proroków, który myślę, by każdego maratończyka mógł wyprzedzić. Był nim Eliasz, pamiętacie? Jak przed rydwanem króla Achaba, króla izraelskiego, biegł 30 kilometrów, potrafił przebiec. Ale był pełen Ducha Świętego i właśnie Bożej mocy. Sama znajomość Biblii nic nie znaczy, jeżeli nie ma tam Ducha Świętego. To tak samo, jakbym dał takie porównanie. Czołg Abrams i traktorzysta w czołgu. Czy mógłby go użyć właściwie? Jak myślicie? Nie da się. Tak samo nasze życie bez mocy Ducha Świętego. Stałe karmienie się zdrowym chlebem, jakim jest Boże Słowo, chodzenie w pełni Ducha Świętego, zapewniają nam wytrwały i zwycięski bieg, ten bieg duchowy. Chciałbym też wspomnieć moment o dopingu. Doping jest czymś takim, co powoduje, że zawodnik jest zdyskwalifikowany. Czy my często nie jeździmy na takim dopingu, jako ci duchowi maratończycy? Czasami potrzebujemy jakichś zastrzyków, konferencji. Różne takie rzeczy nas pobudzają do tego życia duchowego, ale czy to wystarczy? Myślę, że tym niezastąpionym chlebem codziennym jest dla nas Boże Słowo i najzdrowszym pokarmem dla naszej duszy. Dlatego też chcę was wszystkich zachęcić do tego, abyśmy korzystali z wspólnych spotkań, z grup biblijnych, do tego, aby zachęcać się wzajemnie i pobudzać do wiary, do wytrwałości właśnie w tym biegu duchowym. Właśnie. Biegacze nie mogą biec na oślep. Biegną po wyczyczonej trasie. Muszą się trzymać wytyczonej trasy. Ale także czasami potrącają się jeden drugiego. Potrącając jeden drugiego, możesz wypaść z trasy. W naszym chrześcijańskim wyścigu też nie możemy biec na oślep, nie możemy się potrącać. Nie możemy potrącać brata, siostry.
Jeden chrześcijanin drugiemu robi krzywdę, potrącając brata w biegu wiary. Najczęściej wynika to z niedojrzałości duchowej. I zamiast pomóc, przeszkadzamy. A co może spowodować takie wybicie z rytmu naszego biegu życia? Może to być plotka, może być oszczerstwo, mowa, brak uległości, brak lojalności, buntowanie się przeciwko przełożonym, prowokowanie kłótni małżeńskich, zdrada, złorzeczenie, egoistyczne zachowanie. Wiele takich rzeczy jest, które mogą nas wytrącić z tego właściwego biegu. Ale takie działanie zdemaskuje zawsze Bóg. Co człowiek sieje, to i rządź będzie, jak Słowo Boże mówi. Biegacz też nie powinien oglądać się do tyłu. Każde oglądanie się do tyłu, to tracisz cenne sekundy. A w życiu duchowym to może być, wskazywać może to na tęsknotę za starym życiem, za tym, co było, kiedy się oglądamy wstecz. A Słowo Boże mówi, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie będzie dusza miała upodobania w nim. Lecz my, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują wiarę. W liście do Filipian z kolei apostoł Paweł pisze, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zdążajmy do tej nagrody. Najlepiej w dobrym stylu. Ale nawet, kiedy ci się zdarzy potknąć, powstań, biegnij dalej. Nie poddawaj się, bądź wytrwały. My, świadomi chrześcijanie, myślę, w tym naszym duchowym biegu, być może za często lekceważymy zasadę też i jesteśmy zagrożeni utratą nagrody. Nie odsuwamy się często od różnych takich drobnych grzeszków i ten balast obciąża nas. A zawodnik, który biegnie w maratonie, pozbywa się wszelkich ciężarów, aby jak najlepszy wynik osiągnąć. Zrzućmy te niepotrzebne rzeczy, które nas hamują. Oddajmy to Bogu. W liście do Hebrajczyków czytamy też, przeto my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar grzechu, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Poprzez wyznawanie grzechów i odwracanie się od nich zrzucamy ten balast i wyprostowani biegnijmy. Biegniemy dalej. Czytamy dalej. Długo, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Chcę podkreślić jedną jeszcze bardzo ważną rzecz w życiu wiary. Nie początek, nie dobry start decyduje o zwycięstwie, ale właściwie cała droga. Cała nasza droga, a szczególnie końcówka, finisz. Niektórzy są już bliżej finiszu niż początku. I dobrze jest, jak zachować świeżość na finiszu, żeby móc przyspieszyć, żeby móc podzielić się tym, co najważniejsze, żeby mieć siły do tego, aby być wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Nie tylko uspokajać się i bazować na przeżyciu nawrócenia i uspokajając się być może doktryną o nieutracalności zbawienia, że jesteśmy zbawieni, ale biec wytrwale, patrząc na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Jezusa Chrystusa. W jednym z listów, wszystkie listy kierowane do zborów w objawieniu, jeżeli spojrzymy,
kończą się zapewnieniem nagrody tylko zwycięzcom. W jednym z tych listów zawarta jest obietnica: bądź wierny aż do śmierci. Słowo Boże mówi: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Pięknym przykładem człowieka, który pokonał tą całą trasę zwycięsko i dobiegł do mety, jest apostoł Paweł. Potwierdzają to nie tylko słowa zawarte w liście do Tymoteusza, ale także zawarte w pozostałych listach Nowego Testamentu i historia jego życia w Dziejach Apostolskich. W liście pisanym z więzienia, krótko przed egzekucją, kiedy był już prawie na mecie biegu, pisze takie słowa: albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Czy jesteś w gronie tych, którzy umiłowali Jego przyjście? Czy należysz do tego grona? Odpowiedz sobie sam. A wieńca sprawiedliwości życzę sobie i wszystkim, którzy rozpoczęli bieg z Chrystusem i teraz są w drodze. Każdy z nas jest w drodze. Jedni krócej, drudzy dłużej. Jedni bliżej finiszu, inni dalej. Ale w drodze. Nasz Mistrz Jezus Chrystus jest ciągle niedoścignionym przykładem tego ziemskiego biegu. On ukończył ten bieg. Może dla niektórych wydaje się, że to był marny bieg, bo śmierć, cierpienie, krzyż, ale zwycięstwo, zmartwychwstanie, Jego zmartwychwstanie to zwycięstwo. Dla Ciebie i dla mnie. A więc ten bieg najważniejszy spowodował to, że Ty i ja biegniemy dalej i możemy mieć nadzieję w Nim. A więc tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Tego wam życzę. Niech was Bóg błogosławi. Amen.